Jana Brzechwy, wiersze dla dzieci. Opowiedział dzięcioł sobie. Oraz ptasie plotki, lis i jaskółka i ptasi mózg. Czyli zwierząt wszelakich leśne plotki i przygody. Opowieści można znać, więc opowieść o piracie. O magiku mechaniku. O zaklętym kogociku. O północnym groźnym wietrze. I o chorym termometrze. O uczonym kocie w butach. I o wyspach Bergamutach. O diabełku na kolinie. O sierotce Klementynie. O pętliczku. O pętliczku. I o Janku wędrowniczku. O patroszku mądrym skrzacie. Wszystkie te historie znacie. Ale dziś mam, daję słowo, bajkę dla was całkiem dobrą. Posłuchajcie. Pod Dąbrową jest Dąbrowa. W tej Dąbrowie opowiedział dzięcioł sowie o tym, czego się dowiedział, kiedy w leśnej dziupli siedział. Ja to wszystko podsłuchałem i czym prędzej zapisałem. Było tak. W sędziwym lesie, który widać na bezkresie, mieszkał bury wilk Barnaba. Zamożniejszy od Nababa, miał on skarbów pełne wory. I wciąż znosił do komory smakołyki i frykasy, z których słyną polskie lasy. Miał Barnaba spryt handlowy, więc założył wśród Dąbrowy sklep dla zwierząt. Na polanie wybudował rusztowanie. Poukładał mech u góry, pozatykał gliną dziury. Gałęziami ściany pokrył i z wysiłku cały mokry siadł za ladą. Na tej ladzie smakowite kęski kładzie. Każdy łatwo coś wyszuka. Jest tu przysmak dla borsuka. Jest pachnący ser dla lisa. Dla niedźwiedzia pełna misa. Coś dla kuny do zjedzenia. Świeża marchew dla jelenia. Dla jaszczurek smaczny żurek i orzechy dla wiewiórek. Siedzi wilk Barnaba w sklepie i zmrużywszy jedno ślepie, wszystkich woła i zaprasza. Wielka była to przynęta, a więc zbiegły się zwierzęta. Wszystkie tłoczą się u lady. Dziwno marmolady. A ja właśnie orzechów, proszę. Dla mnie sadła za 3 grosze. Dla mnie miodu 10 deka. A ja proszę kwartę mleka. Wilk się krząta i na ladzie co najgorszy towar kładzie. Nie doważa, nie domierza. Marmolada jest nieświeża. Sadło zgniłe i nietłuste. Gorzki ser, orzechy puste. Zamiast mleka sama woda, wprost każdego grosza szkoda. Jak tu drogo? Jęknął zając. Na to rzekł Barnaba wstając. Kto powiedział, że jest drogo? Nie prosiłem z was nikogo, by odwiedzał moją knieję. Komu drogo? Niechaj nieje. A jak chodzi o zające, radzę zmykać, bo przetrącę. Czmychnął zając, nie czekając. Nie przekona wilka zając. Czarna wstała, pełna trwogi. Tuż wiewiórce szepnął. W nogi. Nieco dalej, stąd pół mili, mieszkał siwy ryś Bazyli. Był wąsaty, zły i srogi. Każdy rad był zejść mu z drogi. A on prychał, a on mruczał, wszystkim bruździł i dokuczał. Nawet rudy lis Nikita bardzo grzecznie rysia witał i udając, że jest chory, szybko biegł do swojej nory. Ryś miał także sklep swój w lesie. Znał się ryś na interesie. To też jego sklep był pełny ciepłych futer, pierza, wełny. Ptasich czubków, barwnych piórek i kapturków dla wiewiórek. Siedział ryś Bazyli w sklepie i zmrużywszy jedno ślepie, wołał ciągle. Idzie zima, kto na zimę futra nie ma, kto lenieje lub łysieje, niech tu biegnie poprzez knieje. Bowiem każde leśne zwierzę u mnie ciepło się bierze. Ptak odnowi swoje pierze. Wszystko można dostać u mnie.
Więc zwierzęta biegły dumnie. Ten coś kupił, ów coś kupił, a Bazylii skórę łupił. Zamiast futer wtykał szmaty. Zamiast skórek stare łaty. Zamiast wełny pęk Badylii. Taki to był ryś Bazylii. Niedaleko sklepu Rysia była w jarze jama lisia. Dobrze pośród drzew ukryta mieszkał w jamie lis Mikita. Po wsiach znał kurniki liczne i zagrody okoliczne. Umiał świetnie w każdym czasie wykryć nowe gniazda ptasie. Umiał gąskę podejść z bliska. Wiedział, gdzie są kretowiska. Po karasie biegł do rzeki i wybierał miód z pasieki. Zdobycz swoją co dni kilka lis Mikita niósł do wilka. Wilk unosił się na ławce. Czekam, czekam na dostawcę. Pokaż towar, cóż tu, kaczka? Ale schuda, nieboracka. Gęś? Nie będzie z niej pociechy. Jajka? Małe jak orzechy. Nie, Mikito, miód nie słodki, a karasie są jak płotki. Nędzna zdobycz, drogi lisie, i na moje widzimisię warta cztery skórki krecie, ale więcej nigdy w świecie. Lis miał morę sprzed Barnabą. Potargował się dość słabo, schował skórki, a po chwili już go witał ryś Bazylii. Cóż przynosisz dziś, Mikito? Cztery skórki? Dobre i to. Mogę wziąć je, chętnie służę. Dam ci za nie jajko kurze. Lis podskoczył. Nie kpij ze mnie. Słuchać nawet nieprzyjemnie. Za te skórki wyznać przykro. Dałem trzy karasie z ikrą, 10 jajek kaczkę młodą, gęś i duży plaster miodu. Ryś uderzył groźnie w ladę. Skórki biorę, jajko kładę. I nie radzę wstrzymać kłótni, bo się skończy jeszcze smutniej. Lis do kłótni nie był skory. Poszedł z jajkiem do swej nory i pomyślał płaczu bliski. To są właśnie moje zyski. Wilk bogacił się na sklepie. Ryś stał także coraz lepiej. Jeśli chodzi o Mikitę, ten się trzymał własnym sprytem. Lecz zwierzęta, że wymienię tchórze, jeże i jelenie, nawet kuny i niedźwiedzie, wszystkie były w wielkiej biedzie. Głodomory! Opuszczajcie wasze nory, przybywajcie do mnie, tylko u mnie są kiełbaski, serdelki i przysmaków wybór wielki. Równocześnie z innej strony ryś Bazylii niestrudzony wołał. Do mnie, chuderlaki, mam serdaki, mam kubraki, skórki ciepłe jak pierzyny i zimowe peleryny. Lecz zachęta nie pomoże, kiedy nędza jest w komorze. Bo kupują ci, co płacą, a kupować nie ma za co. Tak cierpiała knieja cała. Wreszcie miarka się przebrała. Mieszkał w lesie niedźwiedź Błażej. Choć wyglądał nie najstarzej, szanowały go zwierzęta. Tak jak ludzie prezydenta. Przyszły tedy do Błażeja. W tobie cała jest nadzieja. W lesie chłodno, w domu chłodno, daj nam radę niezawodną. Bo Barnaba i Bazylii już doszczętnie nasze złupili. Niedźwiedź ucho się podrapał, długo myślał, długo sapał, wreszcie rzekł. Mam pomysł taki, niech kukułka wszystkie ptaki i zwierzęta z całej kniei zawiadomi po kolei, że w świetlicy pod żołędziem jutro się nasz sejm odbędzie. Świetnie, świetnie! Krzyknął zając. Sejm, zwołajmy, nie zwlekają! Racja! Rzekły dwie kukułki, nierozłączne przyjaciółki. Wielkie tłumy sejm zgromadził. Niedźwiedź z braćmi się naradził, po czym wszedł na podwyższenie i pozdrowił zgromadzenie. Witam, carny i jelenie! Witam kuny, tchórze, jeże, nawet lisy witam szczerze. I borsuki, i zające, całe ptactwo śpiewające, nawet srokę, nawet sowę. Witam wszystkich jednym słowem. Moi drodzy,
Znamy dzisiaj sprawki wilka, sprawki rysia. Czas już skończyć z ich wyzyskiem. Więc niech nad tym przede wszystkim Sejm nasz dziś się zastanowi. Głos oddaję Borsukowi. Borsuk wstał, poprawił przedział, chrząknął, po czym tak powiedział. Mogę wyznać nie bez dumy, żem tu wszystkie zjadł rozumy, żem obmyślił wszystko ściśle i wam powiem to, co myślę. Czas już wreszcie wyjść spod trzasku, przestać jadać babki z piasku, chleb ze śniegu, figi z makiem. Otóż ja mam plany takie. Każdy ptak i każde zwierzę w swej komorze coś wybierze i natychmiast tu przyniesie, jako udział w interesie. Gdy zbierzemy już udziały, otworzymy sklep w wspaniały, gdzie się będą sprzedawały tanie, świeże wiktuały. Wspólnym trudem i staraniem zdobędziemy futra tanie, tanie sadło, tanią kaszę, zjednoczymy siły nasze. Wszyscy razem, nie oddzielnie, ale dzielnie, te spółdzielnie, przed nadejściem jeszcze zimy, wspólną pracą utworzymy. Jeleń krzyknął. Dobrze gada, to przynajmniej mądra rada. Tuż zawołał. Brawo, brawo, trzeba zająć się tą sprawą, bo gdzie jest wysiłek zgodny, tam dobrobyt niezawodny. Tu przemówił lis Mikita. Myśl naprawdę znakomita. Ruch spółdzielczy bardzo cenię, chętnie swą naturę zmienię i zapewniam zgromadzenie, że od dzisiaj najrzetelniej chcę pracować dla spółdzielni. Świetnie! Rzekły dwie kukułki, nierozłączne przyjaciółki, i uparcie coś kukały w sposób dość niezrozumiały. Niedźwiedź przerwał to kukanie. Dosyć, dosyć, moje panie. Sprawa jasna, szkoda czasu. Budujemy sklep wśród lasu. Wszystkich czeka ciężka praca. Praca zawsze się opłaca. Przekonajmy więc borsuka, że nie poszła w las nauka, że już wilk nas nie oszuka, że już ryś nas nie oszpabi. Żeśmy silni, a nie słabi. Brawo, brawo! Krzyknął zając. Sklep budujmy, nie zwlekając, lecz uczcijmy wpierw Błażeja, knij naszej dobrodzieja. Oczywiście, w górę, w górę! Zawołali wszyscy chórem i wesoło, choć z wysiłkiem, podrzucali go jak piłkę, a kukułka z przyjaciółką szybowały nad nim w kółko. Wszyscy zgodnie pracowali. Więc niedźwiedzie wzorem drwali, dostarczyły pni i pali. Carny z wszystkich stron się zbiegły i lepiły z gliny cegły. Z wodnej tafli jeleń szybki pozdejmował szklane szybki. Przy stawianiu pieców kuna wykonała pracę z duna. Jeże igieł dostarczyły. A dzięcioły z całej siły deski nimi przybijały do podłogi i powały. Pracowali wszyscy zgodnie i w niespełna dwa tygodnie sklep stał całkiem już gotowy na polanie wśród Dąbrowy. Wnet borsuki, tchórze, kozły najróżniejszy prowiant zwiozły. Sadło, kasze i serdelki i przysmaków wybór wielki. Oprócz tego sklep był pełny ciepłych futer, pierza, wełny, ptasich czubków, barwnych piórek i kapturków dla wiewiórek. A za ladą lis Mikita kupujących grzecznie wita. Tu odważy, tam odmierzy, towar dobry, tani, świeży. Nikt nikogo nie oszwabia. Nikt na nikim nie zarabia. Bo gdzie łączą wspólne cele, tam są wszyscy przyjaciele. Sklep szedł odtąd jak najlepiej. Każdy wszystko dostał w sklepie i w powszechnym dobrobycie upływało leśne życie. Bury wilk przed sklepem swoim stał i patrzył z niepokojem. Wreszcie zamknął go na kłódkę i opuścił las ze smutkiem. Trudno, westchnął ryś Bazylii. Także zamknął sklep po chwili i opuścił z żalem knieje. Co się z nimi teraz dzieje? Tego nawet dzięcią sowie, choć jest plotkarz, nie opowie. Thank you.
usiadła zięba na dębie. A na pewno dziś się przeziębię. Dostanę chrypki. Być może głos jeszcze stracę, broń Boże. A koncert mam zamówiony w najbliższą środę, ach, uwrony. Jęknęły smutnie żołędzie. Co będzie, ziębo, co będzie? Leć do dzięcioła, do buka, niech dzięcioł ciebie opuka. Podniosła lament sikora. Podobno zięba jest chora. Gil z tym poleciał do szpaka. Jest sprawa taka. Mówiła właśnie sikora, że zięba jest ciężko chora. Poleciał szpak do słowika. Ze słów sikory wynika, że zięba już od miesiąca po prostu jest konająca. Słowik wróblowi polecił, by trumnę dla zięby sklecił. Rzekł wróbel do drozda. Drozdzie, da trumny pierwszy, nieś mi gwoździe. Stąd dowiedziała się wrona, że zięba na pewno kona. A zięba nic nie wiedziała, na dębie sobie siedziała, aż jej doniosły żołędzie, że koncert się nie odbędzie, gdyż zięba właśnie umarła na ciężką chorobę gardła. Namówił lis jaskółkę, by z nim zawarła spółkę. To rzeczy mi proste całkiem. Mam pola pręt z kawałkiem. Coś na nim zasadzimy, a przed nadejściem zimy zbierzemy plon pomału. Pół na pół do podziału. Pani się zna na roli. Co z dwojga pani woli, wierzchołki czy korzonki? Lis szybko pobiegł w pole i zasiał pełno marchwi, więc się jaskółka martwi. Plon każdy rolnik zbiera i nawet list przehera. Na marchwi się bogaci, a ja mam kupę naci. Po prostu kupę ziółek niezdatnych dla jaskółek. Ha, wpadłam, trudna rada, lecz tylko raz się wpada. A lis już krąży w kółko. Cóż powiesz mi, jaskółko? To powiem, że na zmianę tym razem ja dostanę korzonki. Co pan na to? Ja na to jak na lato. Wierzchołki nawet wolę. To rzekłszy, pobiegł w pole i całą przestrzeń pustą obsadził w mig kapustą. W ostatnim dniu kwartału znów przyszło do podziału. Lis wziął kapustę całą, jaskółce zaś zostało 5 wiązek i pół szóstej korzonków od kapusty. Mówią odtąd jaskółki, że niedobre są spółki. Dnia pewnego leśne ptaki przeczytały napis taki. Tu dla mody i ozdoby wymieniamy ptasie dzioby. Szlifujemy, poprawiamy i zapłaty nie żądamy. Widzą ptaki dziupla w drzewie. Kto w tej dziupli jest? Nikt nie wie. Powiedział mądre sowy. Nowy dziób to kłopot nowy. Poczekajmy z tym do zimy. A na wiosnę zobaczymy. Słonik nie chciał zmienić dzioba. Mnie się właśnie mój podoba. Szpak powiedział. Po co zmiany? Dziób mam pięknie szlifowany. Rzekła Pliszka. Może są tu jakieś dzioby do remontu, do poprawek, do przeróbek. Lecz nie mój wytworny dzióbek. Gwizdnął kos. Znam chwyt najprostszy. Dobrze wiem, jak dziób się ostrzy. Gil żółtodziób ćwierknął. Oby wszyscy mieli takie dzioby. Dzięcioł milcząc w korę pukał, bo go raz już ktoś oszukał. Pukał w korę i sikorę, ostrzegł jeszcze w samą porę. Z dziupli wylazł lisek rudy, zaklął. Na nic wszystkie trudy. Ptakom już nie udowodnię, że się trzeba nosić modnie. Ptak ma ptasi mózg, z tej racji znów zostałem bez kolacji.